dzisiejszym odcinku podejmę się wielkiego i trudnego wyzwania. Podbicia świata w grze Hearts of Iron 4. Trudność polega na tym, że grałem w tą grę bardzo dawno temu i nie mam w niej za dużo godzin. W skrócie, jestem totalnym noobem w tej grze. Dlatego rozegram tą kampanię Niemcami, rozpocznę od najpopularniejszego scenariusza, czyli 36 roku, Iron Man oraz historyczne cele. Mam też wszystkie DLC, ale nie mam zielonego pojęcia, jakie mechaniki te DLC wprowadzają. Ciekaw jestem, czy to jest trudniejsze wyzwanie niż podbicie świata w Europce czy Wiktorii. Czy jednak będę miał z tym jakieś problemy? A wy, czy jesteście tego ciekawi? Zaczynamy! Witam imperialistów, tutaj Lukas. Jako, że planuję nagrywać więcej hoja na tym kanale, to liczę na wasze komentarze z tipami oraz ewentualne pomysły na kampanię tutaj w komentarzach lub na Discordzie. W pierwszej kolejności zajmę się wszystkimi tymi powiadomieniami, które tutaj miałem. Pamiętam, że w badaniach dawało się szybkość badań na początek, potem szło się w przemysł, a potem... Co to za fioletowe ikonki? Nieważne, rozwijam broń piechoty. Co to jest? Ciekawe, czy to pierwszy błąd, który wypali wam oczy. Bo ja wiem, że political power zazwyczaj był bardzo ważny. Jeżeli chodzi o budowę fabryk, zacznę od budowy cywilek. Bo w tych miejscach, gdzie są duże procenty infrastruktury, wiem, sporo ich, ale chcę mieć 3-4 pełne linie budowy. I teraz coś, czego totalnie nie ogarniam i nie lubię robić, czyli zarządzanie fabrykami wojskowymi. Nigdy nie wiem czego, ile mam tutaj mieć. I skąd mam o tym wiedzieć? Ostatecznie ustawiłem coś takiego, czy dobrze? Do końca nie wiem. Pamiętałem, że bardzo ważne były myśliwce bliskiego kontaktu, ciężarówki się przydawały i chyba mamy kilka dywizji lekkich czołgów, więc jakieś tam małe uzupełnienia będę robił, przynajmniej na razie. Ważna była zawsze artyleria, broń piechoty, jak i zaopatrzenie piechoty. Teraz drzewko fokusu narodowego i tu muszę wszystko przeczytać. 6 hours later. Zacznę od Rheinlandu, żeby po prostu potem się nie pomylić i przypadkowo nie obalić malarza. Organizacja dywizji, chyba tak mogę, nie? Marszałkiem będzie ten pan, bo ma więcej tych mieczyków. Oraz front ustawiam na granicy z Polską, bo to będzie chyba pierwszy kraj, z którym będę toczył wojnę. Chyba. To sporo tych nudnych rzeczy za mną. Teraz po kolei będę musiał przygotowywać kraj do pierwszej wojny. A w zasadzie drugiej wojny. Remilitaryzacja na Dreni. No oczywiście gram na historycznym, jest tutaj zero niespodzianek. Francja zgodziła się. Zatrudniłem też pierwszego doradcę, który daje mi więcej siły politycznej. I zająłem się planem 4-letnim. Pamiętam, że kiedyś oglądałem jakiś filmik z Hoya i ktoś zrobił coś takiego, że prowokował wczesną wojnę z Holandią. Dlatego, że Holandia ma swoją marionetkę, a ta marionetka ma bardzo dużo potrzebnych mi surowców. Rozpocząłem też szkolenie od razu nowych dywizji, chociaż to się chyba jakoś inaczej robiło. O, chyba mam to. Co to za jakieś nowe drzewka militarne? Czyżby drzewka misji dostały swoje drzewka misji? A nie, to są drzewka firmowe. Po chwili zatrudniłem też Hiamlara Szechta, który przyspieszy mi budowę fabryk cywilnych, chociaż z tego co widzę, powinien mi jak najszybciej jednak przejść na budowę militarnych. Czym myślę, pomogą mi te badania. A jeżeli sam chcesz poznać Hearts of Iron 4, to na pewno pomogą wam promocje na Enebie. Linki w opisie, polecam, Lukas. Jako, że wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, postanowiłem wysłać ochotników na wojnę, żeby zdobywali mi doświadczenie. Przynajmniej kiedyś się tak to robiło. Przypomniałem sobie, że w tej grze istnieje coś takiego jak logistyka, dlatego dorzuciłem pociągi do budowy, w sumie nawet zwiększę tą liczbę, jak i liczbę ciężarówek. Jako, że te niemieckie dywizje pancerne, no na razie można powiedzieć, że są dobre, wysłałem moje wojska pancerne pod Toledo, ponieważ jest tutaj lepszy teren, na którym będą raczej atakowały skuteczniej. Przynajmniej tak mi wynika z tego template'u. Przełączam się też już na gospodarkę wojenną, bo mogę. No dobra, jednak nie mogłem, bo mi się jakieś strajki zaczęły robić. Ale tak czy siak, dość ładnie mi się te fabryki zaczynały budować. Tak, właśnie mnie gra poinformowała, że rozpoczęcie wojny z Holandią pozbawi mnie tych wszystkich bonusów do budowania fabryk wojskowych, więc chyba nie wypowiem wojny. Akurat kiedy skończyłem badać część drzewka przemysłowego, no to stało się możliwe wykonanie Anschlussu Austrii. Tymczasem w Hiszpanii trwa zabawa w najlepszej, jak zawsze. Pozyskałem Austrię, co oznacza, że mam dużo dywizji, które muszę zmienić na mój szablon. Ale dzięki temu mam wreszcie wystarczającą liczbę cywilnych fabryk, więc niech dokończą mi się te, które się robią. I teraz idę już po prostu full fabryki wojskowe. Jeżeli idzie o moich dowódców armii, to raczej inwestuję wszystko, co mi da jakiś atak piechoty, bo w końcu jej mam najwięcej. I muszę przyznać, że jestem zdziwiony, jak szybko budują się te tutaj fabryki wojskowe.
No ale z tymi bonusami to może nie powinienem się jakoś tak dziwić. A po Anschlussie to chyba czas zawiązać bliższą współpracę z kolejnymi krajami. A jeżeli chodzi o badania, no to już robię wszystko z 1938 roku, bo tak naprawdę nie mam co za bardzo badać. Wysłałem też attaché wojskowego do Japonii. Totalnie zapomniałem o tej mechanice. I to powinno mi jakoś przyspieszyć teraz zdobywanie doświadczenia armii. Co nie spodobało się Chińczykom, ale miałem to gdzieś totalnie. Jeżeli chodzi o moje drzewka fabryk, bo chyba tak należy to nazwać, to w pierwszej kolejności skupiam się na zwiększaniu produkcji, a potem to już w zależności od tego, do czego dają mi dane fabryki bonusy. W artylerii, no to oczywiście tańsze budowanie, ale potem robię wszystko to, co mi zwiększa właśnie soft attack. W czołgach poszedłem pod mana, mniej więcej też w taki sposób. Nie wiem, czy to jest słuszne, dajcie mi znać. W broni dla piechoty poszedłem również w produkcję, ale tutaj mocno się zastanawiam, czy właśnie przebicie i soft attack, czy może pójść w breakthrough. Same ciężkie wybory. W lotnictwie poszedłem w Junkersy, wszystko to co zwiększa atak, wsparcie ataku naziemnego, pomniejszyłem Czechosłowację, ale i tak dajcie mi więcej. Mój szablon podstawowej piechoty przerobiłem na coś takiego. Dodałem artylerię, żeby zwiększyć soft attack, trochę tam kompanii wsparcia, to powinno być chyba dobre do ataku jak i do obrony. Ale powiem szczerze, kiedy przyszedł moment na zaprojektowanie własnego czołgu, what the fuck, co to za silniki, pancerz działa, co ja mam tu dodać? To jednak zdecydowałem się skorzystać z poradnika w internecie. I według poradnika powinienem zrobić coś takiego, skupić się na soft attacku i utrzymać reliability powyżej się 60%. Z dostępnym sprzętem, który mam obecnie, to mogę tylko to coś zrobić. I chyba niepotrzebnie robiłem cały czas te czołgi lekkie tak naprawdę. Ups. Dzięki współpracy z Rosjanami mam bonus do badań technologicznych i nie wiem w co iść, czy w lepsze silniki, pancerz, czy może podstawę czołgu. Gdzie się bada jakieś systemy dodatkowe, lepsze armaty do tego? Jeżeli was interesowało, co się działo w Hiszpanii, to powiem szczerze, totalnie o niej zapomniałem. Ale i tak sobie poradziła. Na pewno moje czołgi odegrały tutaj kluczową rolę. Ja za chwilę nie będę miał gdzie fabryk wojskowych już budować, o co tu chodzi? W marcu 39 przypomniałem sobie o czymś takim jak lotnictwo, wiem, niebywałe, ale ja naprawdę jestem ignorantem, jeżeli idzie o tą grę. Tym bardziej, że za dużo to ja tego lotnictwa nie mam. Rozpocząłem też zakupy duże paliwa, żeby uzupełnić moje zapasy. Odzyskałem ziemię od Litwinów, zdobyłem całą Czechosłowację, co pewnie zaskoczyło Polaków, nie ukrywam. I mnie w sumie też zaskoczyło, bo zapomniałem, że muszę tutaj obstawić linię frontu. Jakieś nacje chciały ze mną pokój, dołączenie do frakcji, ale nie interesowało mnie to w ogóle. Czesi jednak przypomnieli mi o czymś takim, że potrzebuję jednak wojska do tłumienia rebelii. Więc przerobiłem na to podstawowy szablon kawalerii. Ostatecznie pozostało mi tylko jeszcze wykonać pakt Ribbentrop-Mołotow, na który Rosjanie oczywiście się zgodzili. Więc nadszedł wreszcie czas. Gdańsk albo wojna. I w sumie w samą porę, bo skończyły mi się miejsca na fabryki wojskowe w Niemczech. Zwiększyłem też prawo poboru. O nie, samoloty też można ulepszać. Polska oczywiście odmówiła Gdańska. 20 listopada, więc sorry, dzieci poszły do szkoły wcześniej. Pozostało mi już tylko wykonać plan inwazji i patrząc jak wszystko było zielone, to raczej nie przewiduję tutaj żadnych problemów. Usuwałem się naprawdę bardzo szybko naprzód. Cała Polska upadła niecały miesiąc później, a wojna zakończyła się tak szybko, że Francja nie zdążyła mi dołączyć do wojny. Co akurat jest złe. Na razie toczę wojnę z tymi krajami. Rosjanie zażądali ode mnie połowy Polski i dam im ją. Nie wiem, czy byłbym gotowy na wojnę z Rosją teraz. Tym bardziej, że teraz chciałem zaatakować Niderlandy i potem Belgię i poszło mi tutaj bardzo szybko z nimi. Czy to zawsze było takie łatwe? I w sumie to, co mnie teraz mocno zaciekawiło, to czy ja mogę dokonać desantu na Wyspy Brytyjskie, zanim doprowadzę do upadku Francji. Jako, że jeszcze ogarniałem, jak w ogóle się wykonuje te desanty, no to wypowiedziałem wojnę Francji. Tu raczej powinno mi to pójść znacznie łatwiej. Chociaż gdzieś tu zgubiłem moje czołgi, które wyciągnąłem. Na moje szczęście w tym momencie wojska francuskie są tak słabe, że nawet bez moich dywizji pancernych, o których zapomniałem, zdobywam Paryż i wygrywam jeszcze szybciej niż z Polską. I okazało się, że od Francji mogę dostać całą ich przepotężną flotę. Dodatkowo wziąłem resztę kontynentalnej Francji. A tu chyba robię teraz jakiś puppet state? Nie wiem na czym to polega. Oh my god, co tu się wydarzyło? Ale chyba rzeczywiście udało mi się zdobyć całą francuską flotę. I dzięki temu zdesantowałem się na Wyspach Brytyjskich jakimś cudem. Podobają mi się te zmiany, bo kiedyś to było dużo trudniejsze. Nie wiem teraz, czy to tak się też powinno zrobić, no ale biorę te moje 3 dywizje i wyznaczam im, żeby się dostały z powrotem do Wielkiej Brytanii. I chyba wojska moje desantują się w Wielkiej Brytanii jakimś cudem. No na pewno na północy jedziemy z koksem, na południu niekoniecznie, ale co ja się będę powstrzymywał, lecę na Londyn od razu. I chyba właśnie wygrałem drugą wojnę światową? Wow! To naprawdę było easy peasy. Kanadę na pewno chcę uczynić moją marionetką, biorę dla siebie też flotę Wielkiej Brytanii.
Wow, i co ja teraz muszę poogarniać? Nie ogarniam tego. Te terytoria chyba są moje? Chyba teraz to wszystko, co niebieskie, to jest moje? Chociaż nie, bo też tutaj jest włoska część. Nieważne, muszę ogarniać armię, bo ich nie ogarniam. Okazało się podczas ogarniania armii, że miałem jeszcze 60 niewykorzystanych dywizji piechoty, ale w tym momencie chyba nadszedł czas, żeby zająć się Stanami Zjednoczonymi. Ktoś wie, jak im wypowiedzieć wojnę? O, Wielka Brytania nawet gdzieś przetrwała. Chyba coś popsułem podczas zawierania pokoju. Od moich marionetek udaje mi się zabierać duże ilości surowców kosztem jednej fabryki cywilnej, a normalnie byłoby to 8. W sumie to na początku chciałem zrobić z Holandią. Ja w tym momencie chyba jako Niemcy nie mam wojny. Jestem krajem pokoju. No ale dobrze, państwa w Europie przynajmniej zachodni na razie leżą, więc teraz mogę albo zająć się właśnie Związkiem Radzieckim, albo przygotować inwazję na Stany Zjednoczone. I chyba lepiej byłoby zaatakować Stany Zjednoczone, bo mogą nie być jeszcze gotowe do wojny. Więc wysyłam roszczenia do Nowego Jorku przed inwazją na Amerykę. Muszę jednak rozbudować pewnie tutaj linie zaopatrzeniowe w Kanadzie. A że totalnie nie wiem, co tutaj robię, to po prostu porty na maksa, linie transportowe na maksa. Te logistyki zostawiam bez zmian, bo z tego co zauważyłem, są masakrycznie drogie. Upewniam się też, że moje armie mają te nowocześniejsze metody dostawy, oczywiście z wykorzystaniem ciężarówek. I w zasadzie wysyłam też moje armie, żeby już tutaj stacjonowały przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, bo pewnie dotarcie trochę im zajmie. Porobiły mi się też jakieś dziwne dywizje, nie wiem skąd one się biorą, ale wszystkie kasuję. Chociaż w jednej kampanii kiedyś, jak dawno temu grałem, to pamiętam, że można było robić dywizję za czyjś manpower i wtedy one były twoje, ale realnie były na przykład z Australii, niemieckiej Australii. Pozmieniałem też oczywiście import surowców, żeby teraz wszystko importować albo z Indii, albo z Malajów. I w sumie to może być dobry pomysł, żeby wtedy raz przestawić się na free trade, co przyspieszy mi produkcję, badania naukowe, produkcję w fabrykach. Chyba tak to zrobię. Bo nawet jeżeli teraz mi będzie brakowało trochę surowców, jak teraz brakuje, to jedna, dwie fabryki i wszystko nadrabiam. No dobra, może chociaż przesadziłem, no ale zobaczymy, jak to się dzieje. Jestem noobem, mogę się uczyć. W międzyczasie przypomniałem sobie też, że istnieje tutaj w tej grze coś takiego jak agencja szpiegowska, więc chyba nadszedł czas, żeby ją rozwinąć. I kolejna nowa mechanika, którą muszę gdzieś tam kiedyś poznać. Och, a to sobie kliknę, co mnie to. No dobra, gdzieniegdzie poprawiłem zaopatrzenie, ale niestety nie wszędzie. Na moje szczęście też Japonia właśnie zaatakowała Stany Zjednoczone, więc może nie będą mieli aż tyle tych dywizji przy granicy ze mną. Więc w sierpniu 41 roku zaatakowałem Stany Zjednoczone, a raczej bez sojuszników. Oczywiście zapomniałem wyznaczyć plan ataku, czy przydzielić skrzydła do dywizji. W sumie, czy to ma jakiś sens? Nie wiem. Dlaczego moja armia nic nie robi? Halo? 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 Aha, bo Kanada nie uczestniczy w wojnie. No ale chyba to właśnie naprawiam. Rozpocząłem też opracowanie niemieckiej Wunderwaffe. No tak na wszelki wypadek, jakby miało mi coś tutaj nie wyjść ze Stanami Zjednoczonymi. Chociaż jak tak patrzę, to na razie to nie wygląda źle i wszędzie pcham dywizje amerykańskie. I w sumie samo natarcie spowodowało, że nagle przestałem mieć jakiekolwiek problemy z zaopatrzeniem. No może nie tutaj. Trochę się wgryzłem, ale musiałem przystopować, bo zaczęło mi naprawdę brakować sprzętu i moje armie zaczęły ponosić gigantyczne straty. Więc zastanawiam się, czy naprawdę muszę tak rozbudować tą logistykę na natarciach? Chyba tak? Chyba zapomniałem o Alasce, tak mi się wydaje. Pod Kansas i St. Louis chyba uda mi się zrobić kocioł wojskom amerykańskim. No i dobre pytanie, zrobiłem czy nie zrobiłem? Bo tak na siebie tutaj wszystko zachodzi, że nie wiem. Dlatego zdobyłem St. Louis, no i mamy część armii amerykańskiej w kotle. Boże, niszczenie tych kotów jest naprawdę czasochłonne i potrzebuje do tego mnóstwa dywizji. No ale na szczęście na front przybyły teraz moje nowe dywizje pancerne, o których zapomniałem totalnie, że miałem je w Europie. Niestety tylko 24 i z jakiegoś powodu nie są wyszkolone, ale będą szkoliły się w boju po prostu. Template taki zrobiłem, nie wiem czy dobry, bo z neta. No i chyba tego potrzebowałem, żeby przepchnąć ostatecznie Amerykanów 24 dywizji pancernych o tym szablonie, no bo wszystko się załamało i wszystko pięknie zajmuje na każdym froncie. I wygrałem jakimś cudem. Została stolica w Dallas, ale wojna ze Stanami wygrana. I w sumie ciekaw jestem, czy jest lepiej podbijać Stany Zjednoczone dla siebie, czy jednak uczynić z nich marionetkę. Nie wiem, tu możecie mi też podpowiedzieć. Na razie podbijam dla siebie, a potem zobaczę, co z tego wyjdzie. Piękny napis. Chociaż spodziewam się, że skoro Stany Zjednoczone były takie ciężkie, to co będzie tutaj ze Związkiem Radzieckim? Z inwazją na Związek Radziecki jednak też za bardzo się nie spieszę. Wcześniej chcę zdobyć Skandynawię, Dania już padła. I mam wrażenie, że nie mogą się przydać atomy.
atomówki podczas tej wojny. No chyba, że Japonia mi wypowie wojnę. Jak podbić Japonię? Mam robić desanty stąd? Nie, ja tutaj mam też granicę z Japonią, to może będę miał jak się na nią zdesantować. To chyba ten moment rozgrywki, w którym muszę zacząć ogarniać moją flotę, nie? Tak mi się wydaje. Po pół roku ciężkich walk udało mi się od Japończyków, no, praktycznie odbić Filipiny. W międzyczasie uczyłem się też, jak działa zaopatrzenie, co niekoniecznie jakkolwiek ogarnąłem, a ceną za to było stracenie całych Malediwów, co niekoniecznie było dobrą wymianą. Szykuję jednak desant na Japonię, jestem ciekaw, czy tutaj się uda, czy to będzie działało jak Wyspy Brytyjskie, że w zasadzie cała wyspa będzie pusta, bo Japonia wciąż walczy w Chinach i trochę tych strat już ma. Dlatego też wynajduję lepsze desanty, jak i już bombę atomową w razie czego. W międzyczasie też atakuję Szwedów i totalnie niszczę ich wojsko. Po okrążeniu jego części jak najszybciej jadę do nich. Desanty przygotowane, parę dni mi zostało, dominacja morska ustanowiona. Wyczułek zdobyty i powiem szczerze, ładnie tutaj pcham. Chyba nie powinienem desantować ciężkiej dywizji pancernej, bo organizacji tutaj za grosz. Ale za to piechota sobie całkiem nieźle radzi. Nie no, inwazja na Japonię idzie mi łatwiej niż zdobywanie Stanów Zjednoczonych, a to zawsze był dla mnie problem, jak kiedyś grałem tam, pamiętam. A z dywizjami to już ogarnąłem, trzeba było po prostu poczekać, aż odnowi mi się organizacja. No i Japonia skapitulowała. Teraz mam pytanie, czy opłaca się ją wasalizować? Chociaż i tak chyba nie będę w stanie, bo z tego co widzę mam bardzo mały udział w tej wojnie. No i za dużo tej Japonii to ja nie podbiłem. No to mam chyba problem. To zanim dołączę do tej wojny, to ja może dokonam mojej inwazji na Szwedów, bo właśnie przebiega. Nauczony moim oczywiście japońskim doświadczeniem, zdesantowałem się ciężkimi dywizjami pancernymi. Dają radę w końcu. Desant na Szwedów w międzyczasie się udał totalnie, więc za chwilę konflikt z Rosją, a ja jednak mam 130 dni do wynalezienia bomby atomowej. No i niestety musiałem odpowiedzieć na wezwanie moich sojuszników, bo widzę, że ostro przegrywają na wezwanie do broni. No jestem ciekaw, czy będę w stanie w ogóle utrzymać ten front, czy nie będę. Ja na razie nie będę atakował, bo nie ukrywam, więcej Rosjanie mają tutaj armii, niż ja jestem w stanie tu wystawić. I w tym momencie zauważyłem tu jakieś plusiki, naprawdę nie zwróciłem uwagi na nich wcześniej, co to jest? To ich też można levelować? Totalnie o tym zapomniałem. To ja tutaj powinienem chyba większą uwagę zwrócić na to, jakich mam dowódców, czy mają właśnie te modyfikatory dla pancernych dowódców. Ups. Jedyne co mnie cieszy, że mam totalną dominację w powietrzu, ale na tyłach mam chyba przerąbane? Oni mnie tu bombardują? Wzywam już te wszystkie frakcje do tej wojny, bo naprawdę nie mam siły, gdziekolwiek to będzie atakowało, ale cały czas mi to zaspamuje cały mój tu widok. Czy można gdzieś wyłączyć te powiadomienia? Wreszcie Szwecja skapitulowała, wiem, że normalna osoba by to zdobyła w 5 minut, ale i tak chyba idzie mi nieźle, więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz Lukas lub w komentarzu, to nie wiem, przypnę ci serduszko. No ale teraz ustawię moje dywizję pancerną tutaj, niech będą, tylko nie mogę ich przypisać z jakiegoś powodu i spróbuję jakoś tak zaatakować, żeby zrobić ładny kocioł i zniszczyć część wojsk rosyjskich. Albo nie, na Litwie to zrobimy. W sumie tu jest jeden port, tutaj dopiero dużo dalej drugi, więc odetniemy ich przed Rygą. Dobra, jest przełamanie, no i teraz bawi się dalej. Uderzam prosto na Rygę, udało mi się odciąć porty na południu, no przynajmniej jeden, drugi myślę, że też zaraz padnie. No i udało się zrobić mały kocioł pod Rygą, okej. Okay. Może to nie jest jakiś super wielki sukces, ale zawsze, nie no, nie myślę, że tu jest przejście i mi tędy uciekną. No ale teraz to już na pewno mam kocioł. I kocioł zniszczony. No i wreszcie mam bombę atomową, której progres jest dość powolny. Dlatego buduję więcej atomówek. W Polsce się przydadzą. Chociaż dopiero pierwsza atomowa elektrownia powstaje w moim kraju. To nieważne, będzie może tak lepiej w przyszłości. Aha, muszę mieć też strategiczne bombowce. Pamiętam, że kiedyś te wojny z Rosjanami to były takie łatwiejsze, że oni bezmyślnie atakowali z każdej strony i wtedy się wypalało ich z manpowera i można było wtedy łatwo się przebić przez ich obronę i tak dalej. A teraz to jest jakaś masakra. Stoi tutaj 200 dywizji na granicy, jak ja mam to przebić? I w sumie pierwszą atomówkę wrzucę tutaj w Rumunii. Zobaczę, na czym to polega. Uiii, leci. O, nie wiem, że chyba na swoje wojska zrzuciłem właśnie atomówkę. Ops. To chyba nie tak miało być! Dobra, tym razem zrzucę ją dalej, żebyśmy nie zajęli tego terytorium wcześniej i leci i BOOM! Nie mówcie, że teraz potrzebuję atomówki na każdy jeden taki obszar. O nie! No ale chyba tak, no to lecimy z atomówkami, mam jeszcze 4, czemuż by nie. Nawet napisali o tym w gazetach, jak jasno tutaj. I dalej zrzucam i przełamuję obronę rosyjską prosto na Smoleńsk. I piękny kocioł zrobiony w Rumunii. No prawie, trzeba jeszcze gdzieś tutaj ich odciąć. Upadek Kijowa! Tymczasem w Rumunii piękny kocioł zrobiony. Tutaj kolejny kocioł, gdzieś chyba na Litwie albo w Ukrainie.
upadło miejsce rosyjskiej rewolucji, czyli Leningrad właśnie padł. A ja zrzucam kolejne atomówki, które pozwolą mi pod Wilnem zrobić naprawdę piękny kocioł rosyjski. A co, ja się tutaj będę przejmował, zrzućmy atomówki, mniej żołnierzy niemieckich zginie. Tutaj gdzieś pomiędzy nie wiem czym, a nie wiem czym, gdzieś tu jest Moskwa, tak? Robię kolejny gigantyczny już kocioł, tu chyba 60 dywizji zniszczę. Czekaj, jakiś zdrajca rosyjski? A przyjmę jego pomoc. Gdzie on się pojawił? Tutaj mi przeciwnicy stawiają opór, więc atomówka i opór znika. I duży kocioł został utworzony. Tak na oko jest tutaj 60-56 dywizji rosyjskich. Chyba jak Rosjanie stracą aż tyle wojska, to może się wreszcie poddadzą, nie? Znaczy w sensie nie poddadzą, bo jeszcze i poparcie dla wojny jest gigantyczne. No ale chyba bez tych dywizji to przełamę front i będzie z górki. Zrzucę sobie bombkę na Moskwę. Ciekawe, czy o tym będą pisali w magazynach jakiś. Ja tutaj też przez to niszczę infrastrukturę. O, i napisali. Cóż za tragedia. Chyba na mapie logistyki najlepiej widać, które terytoria podbiłem. Ciekawe, jak to zaopatrywało armię rosyjskie. Musiałem trochę pozmieniać w moich dywizjach i teraz przystępuję do dalszego w sumie ataku. Tylko może tutaj na północy zastopuję to, zrzucę parę atomówek, o i dopiero, nie? Żeby sobie otworzyć drogę na Moskwę. Nice. Moskwa zaraz potem upadła. Kolejny kocioł zaraz pod Moskwą albo jej zgliszczami. Tu chyba 10 atomówek zużyłem. Dobra, ponoszę straty, ale pcham front, który jak widzicie sam zawraca i wraca na sam początek, żeby atakować dalej. Wyjebiście powyznaczałem te fronty, nie ukrywam. Ale działa. Pod Stalingradem wprowadzam moją nową doktrynę wojenną, mianowicie najpierw nalot dywanowy atomówek. Pięknie. No i następnie moje armie ruszają do boju. I nalot dywanowy atomówek doprowadził do tego, że Soviet Union skapitulowało. I teraz uważam, że to są dodatkowe żądanie, na przykład muszą skasować cały swój przemysł wojskowy. Dlaczego nie ma czegoś takiego w Europce, że na przykład wymuszamy na danym kraju skasowanie wszystkich fortet albo manufaktur? Ale byłoby to moc. Traktat moskiewski został zawarty, a ja stworzyłem dużo większe imperium, chociaż trzeba przyznać, że Włochy też mają dużo prowincji, które mogę podbić. Chyba zmienię nazwy tych dwóch miast. I tu widziałem gdzieś coś takiego jak właśnie utworzenie Wielkiej Rzeszy, co też w sumie w tym momencie robię. Nie wiem, co to mi daje oprócz zmiany nazwy, ale niech tak będzie. Teraz po upadku Rosji to w zasadzie dużo tych krajów, które są poza moją frakcją, nie zostało. Głównie to Ameryka Południowa, Europie Hiszpania, no i front chiński. Trzeba się zająć frontem chińskim. Najpierw najadę jednak Hiszpanię. Jeżeli idzie o badania, to już po prostu badam wszystko, jak leci. I swoją drogą, czy używa się tych lepszych zmechanizowanych transportowców? Produkuję też jedną atomówkę na 4 dni. No i dobra, niech ta Hiszpania już nie czeka na wojnę. Bez sojuszników. Postawiłem sobie zastosować naturalnie oczywiście doktrynę niemieckiej wojny rozbłyskowej. Pozwoliło mi to się natychmiast przedrzeć przez umocnienia hiszpańskie i w zasadzie zalać Hiszpanię moją armią. Bądźmy szczerzy, bez atomówek nie dałbym rady podbić Hiszpanii. Chociaż to jest pierwsza wojna, w której zginęło naprawdę mało niemieckich żołnierzy, a po stronie przeciwnej milion ofiar. Znakomicie, Hiszpania padła. Teraz nadszedł czas na Portugalię, ale tutaj mam wrażenie, że nie będę potrzebował atomówek. Tylko 4 dywizje mają? Dlatego przemieściłem większość moich armii na front chiński. Tego się nie spodziewałem. Czy ja mogę jakoś Portugalię przekonać do nazizmu? Przygotowałem też inwazję na Chiny, przynajmniej tym razem nie używam wojsk pancernych, docencie to. O tych szczerze mówiąc totalnie zapomniałem, więc na razie przesuwam je z powrotem do Japonii. Na Portugalii myślę, że te 200 dywizji, o których zapomniałem, wystarczy. Nie uwierzycie, co przed chwilą zrobiłem. Wybadałem sobie sojusz rosyjsko-niemiecki i rozwaliłem całą swoją frakcję. Dobra, zaproszę te wszystkie kraje z powrotem do frakcji, bo możliwe, że dołączą do wojny przeciwko mnie, na przykład po stronie Chin, i wtedy bym wszystko przegrał, prawda? Będę ich wykupywał z tej frakcji po prostu po kolei potem. W sumie teraz też tak pomyślałem, że przydałby mi się jakieś lotniska tutaj, z których bym mógł wysłać moje wojska i bombowce do Chin. Nie mówcie, że koniec gry! No! No to chyba mam odpowiedź na pytanie, czy taki noob jak ja jest w stanie podbić świat w Hearts of Iron 4. Nie. Muszę zapamiętać, że ta gra się kończy w styczniu 49 następnym razem. Ale nie może być, że przygotowałem takie plany inwazyjne i ich teraz nie wykonam. I tyle terytoriów do rozświetlenia. Pięknie. Desanty, z tego co widzę, chyba w większości się udały, nie? Więcej atomówek! Bum! A teraz jak już dorzuciłem tutaj moje dywizje pancerne, no to Chiny lecą! Bardzo szybko. Nawet mam chiński kocioł. Chiny upadły i nie wiem jakim cudem, ale mam też Włochy w tej wojnie.
Nie wiem, jak oni tu dołączyli, nie wołałem ich do tego. No ale na pewno dużo się nauczyłem w ramach tej kampanii, więc kto wie, może za 100 godzin spróbuję zrobić kolejne takie podejście. A tak, to liczę na wasze komentarze, żebyście mi napisali, czy mogę jeszcze zagrać w tą grę, zrobić jakiś fajny challenge, czy wam się podobało. W tym odcinku natomiast z Victory 3 podjąłem się pewnego wyzwania utworzenia Unii Europejskiej Ludowej przed końcem gry, gdzie najpierw po drodze tworzyłem super Niemcy.